Cześć. Z racji ogólnonarodowej kwarantanny i z racji tego, że większość z nas pracuje w home office, przygotowałem dla Was kilka filmików dla Dlaczego Samopoczucia, które możecie wykorzystać w przypadku, gdy już coś Was boli lub profilaktycznie, aby zapobiegać bólowi kręgosłupa i nie tylko. Także zapraszam do wspólnego ćwiczenia. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić zaraz po przebudzeniu, gdy nas łupie w kręgosłupie od długiego siedzenia, szczególnie w odcinku lędziowym, jest to odpowiednia pozycja ułożeniowa. Do tego potrzebujemy albo krzesło, albo pufę, albo kilka poduszek i kładziemy się na plecy. Mamy lekko ugięte biodra, kolana. Wszystko chodzi o to, żeby uzyskać odpowiednie uczucie przyjemnego rozciągania i odciążenia w odcinku lędźwiowym. Aby sobie dopomóc i rozciągnięcie w odcinku lędźwiowym zwiększyć, możemy użyć do tego ręcznik lub koc i kładziemy sobie delikatnie pod koniec pośladków. Oddychamy sobie spokojnie, wdech i wydech. Czujemy, jak nasz odcinek lędźwiowy zaczyna się rozluźniać. Kolejne ćwiczenie, w którym możemy wykorzystać pozycję leżącą, jest pozycja ułożeniowa. Kładziemy się na plecy, lewą nogę przekładamy na prawą i zwisa z krawędzi łóżka. Obracamy głowę w przeciwną stronę. Wytrzymujemy w tej pozycji 30 sekund. Jeżeli jest ból, zginamy lekko biodro i kolano. Wracamy do pozycji wyjściowej i zmieniamy stronę. Kolejne ćwiczenie, które możemy również wykonać w pozycji leżącej, w momencie, gdy czujemy ból w okolicach pośladka, jest to tak zwany precel. Kładziemy nogę, stopę nad kolano przeciwnej i podciągamy do siebie nogę zgiętą w kolanie. Przytrzymujemy od 10 do 15 sekund. Zwalniamy napięcie i potem ponownie. Możemy czuć uczucie rozciągania w okolicach pośladka. Wykonujemy to 10 powtórzeń, po czym wstajemy. Przejdziemy się kawałek, minutę, dwie i wracamy ponownie wykonać tę serię 3 razy. Kolejne ćwiczenie. Modyfikacją tego ćwiczenia, jeżeli nie możemy zrobić tego na leżąco, możemy to spróbować zrobić na stojąco. Potrzebujemy do tego krzesło lub jakiś blat biurka. Kładziemy stopę nad kolano i idziemy do tyłu pośladkami. Trzymamy chwilę, prostujemy się. Wykonujemy kilka powtórzeń, po czym prostujemy się, przechodzimy na jedną i na drugą stronę. Dziękuję. Kolejnym ćwiczeniem jest również pozycja rozciągająca, polegająca na zwiększeniu przestrzeni międzykręgowych w całym kręgosłupie. Staramy się mieć pozycję wyjściową siadu japońskiego, czyli pośladki blisko pięt. Idziemy do przodu, łapiąc się za krawędź łóżka, swobodnie oddychając, staramy się rozciągnąć kręgosłup, wysuwając ręce do przodu. Ćwiczeniem redukującym ból oraz zmniejszającym napięcie w odcinku lędźwiowym oraz na tylnej taśmie mięśniowo-powięziowej jest następujące. Uginamy biodra i kolana, łapiemy się
za stopy, kręgosłup i broda do mostka. Próbujemy wyprostować biodra i kolana. Trzymamy 5 sekund. Rozluźniamy. Trzymamy 5 sekund. Rozluźniamy. Wykonujemy 10 powtórzeń. Osobom, którym ciężko jest się podnieść, mogą sobie pomóc łapiąc się za uda i podnosząc się na rękach. Na dziś to by było tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Rusza właśnie nowy projekt, to fizjoterapia na odległość dla osób, które nie mogą lub nie chcą wychodzić z domu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to będzie wyglądać, napiszcie w komentarzu tak lub chcę, a wtedy się z Wami skontaktuję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!